Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Szechu i witam was w kolejnym odcinku z Gry Batman. Bileciki dzisiaj normalne, brak wylozy VIP, ale jest okej. Okay. Myślę, z kamerką powinno być. I tak. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, Instagram oraz mój drugi kanał w opisie. Most of the GCPD already think you're a monster. Don't prove them right. You are a difficult spot. I do whatever it takes. You're lucky I'm on your side. That may be true, but I can't ally with a violent thug. We have bigger things to worry about right now. Your security has been compromised. I've got patrols on every door. You better check on them. I'd keep that holstered if I were you. What's she doing here? She was part of that robbery at the mayor's office. Really? You're gonna drag out that dead horse? We're all on the same side, Jim. Well, this better not come back to bite me. Alpha Patrol, come in. That, incident in the bar. Dead is its own kind of cage. I can't stand being in it. Not that I needed your help or anything, but you had my back. I thought I'd repay the favor. You know, like you scratch my back, I cut some people up. There's hope for you yet. This is no bar fight. You don't owe me. Oj, sorry, widzowie. Doing the right thing. Maybe there's hope for you yet. Don't read too much into it. I'm just allergic to owing you anything. None of my men on the ground are responding. Enough waiting. We're going in. Alpha, do you read? Now, aren't you glad I'm here? Well, you have a better shot than my SWAT team of getting in there quietly. We are seriously underfunded at the GCPD. Sounds like a vote for Dent, Lieutenant. Good evening, everyone, and welcome to our live debate for the next mayor of Gotham City. This is an important debate for these two candidates, incumbent Mayor Hamilton Hill and the challenger Gotham District Attorney Harvey Dent. And it's also important for you, the citizens of Gotham, who will soon head to the polls to decide the future of your home, a city that's been... Coś czuję, że zaraz będę musiał kliknąć na klawiaturze. Przycisk rozwal twarz. Ale zgadłem. Przypadek? Było sprawdzane pod ci przed odcinkiem. Co trzeba zrobić? Jakie wybory? Przechodzę po prostu trzeci raz gierkę. Żeby wiedzieć. At least we know why they weren't responding. Gordon, we found one of your patrols. They've been terminated. Oh, those goddamn sons of... Sorry, ladies and gents. As you might have guessed, there's been a change to tonight's program. First order of business, firing the moderator! I hate to be a downer, but these hostages? I don't like their chances. They just didn't have a head for issues. Don't think about the odds or you'll make mistakes. You have to stay focused. Speak for yourself, Batman. You'll do. Get out here. Keep it quiet back there. These guys are armed to the teeth. We need a new moderator. Come on, you. You there. Yes. You. Thank you for volunteering. Yeah, the officer. Please. No. Go on, then. Introduce the candidates. Stage fright, huh? All right. I'll get you started. But this is your show. Three hostiles. Gotta take them out quietly. Śmieszne, bo wczoraj sprawdzałem właśnie takie maski. Do kupna, bo są po prostu fajnie wyglądają.
Bo widziałem mem z tańczącym doktorem Plagi. Nie wiem, czy znacie, ale na YouTube jest Beard Mask Guy. Co ja mam? Mam mu... Aha. Okej, okay, mamy tu... Okej, okay. Co my tu mamy? Okej. Czyli z czego mu jebniemy, tak? No dobra, to jebniemy mu z Catwoman. Bo tylko Catwoman mu jebnie. Okej, może być. Był taki film kiedyś. Catwoman. Nie pamiętam, czy film był dobry, natomiast pamiętam, że jak on wychodził, to ja pewnie miałem 5 lat, więc jak go oglądałem, to miałem 8 lat i było takie... Nie wiem, czy tak wyglądałem, oglądając Catwoman. Table. Door. Nie wiemy, co jest za door, więc ja bym zrobił, kurwa, w table. Powiedz. Witam o telewizor albo o kamerę. A, o kamerę. Gotowi? Chyba gotowi. I o, cię chwycę. Ale to była dobra scena. To są w ogóle dobre sceny. To też powinno być w zwolnionym tempie. To by w ogóle było epicko. Keep your heads down. Make for the police line. Dziś jest grubo. Root in your city. Friend of yours? Did you ever meet the guy on the screen? Nope. Smart to let someone else do your dirty work. Tak mnie wkurzałem, słuchajcie, kable na dole. Ale... Przygotowałem sobie taką taśmę, żeby słuchajcie, wziąć i poprzykleić te wszystkie kable, żeby tak nie widziały w randomowe miejsca. Bo ja na przykład często ściągam tak, że biorę słuchawki i jak siadam z powrotem tutaj, no to te słuchawki ściągam przypadkiem kolanem i one słuchajcie, spadają. Miało być tu idealnie wszystko poklejone taśmą. Ale ustawiłem sobie taśmę, przyszedłem i ktoś mi to zerwał wszystko. No i chuj. I do tego momentu już 3 razy rozjebałem słuchawki o podłogę. Dobrze, ale dobrze się trzymałem. Kurwa, trzeba uważać na to, ja wiem, ale... Dlatego chciałem przykleić, ale... Nie. Nie ma lepszej taśmy niż duct tape. Duct tape to jest... A to nie jest to, co było. To nie jest takie, to nie jest jakaś popularna dość scena, że to jest z tego jakby przyjęcia, czy coś takiego. I thought your father was dead.
Subject 9, Esther Cobblepot. You've been declared criminally insane and committed to Arkham indefinitely as a ward of the state. Please, I'll sell you the land. Please don't do this. You had your chance. You should have made the deal we offered you. Give her the drug. Thomas, we're friends. Our boys play together. You were warned, Esther. You know I always get what I want. Commence the procedure. Give her a dose she won't come back from. No. Now you know. Now you will see. No prawdą jest, że nasi starzy to jednak tak nie byli aż takie kocy. I took out Thomas Wayne. That was all him. He didn't know when to stop. I had him killed because of it. That won't bring back my poor old mum. So this is for her. You won't let you kill anyone else! Wait your turn, Dent! Where's your mate, Bruce Wayne? Your biggest supporter, and he didn't even turn up! Batman! The revolution's already started! It's too late to join! Let Dent go! And what if I don't? I'll crush every bone in your body. I knew you'd say something like that! O kurwa, kogo uratować? Ja pierdolę. No, nienawidzę Titans Games. Ty kurwa jebane, a w tych The Walking Deadach to jest to samo. Ciągle, uratuj tego albo uratuj tego, ty. No pewnie, że wolę Selinę. Chociaż Harvey to dobry ziomuś chyba, no. W sensie nic takiego nie zrobił. Wydaje mi się, że Selina sobie poradzi. A Harvey już chyba nie uniknie wielkiego kurwa tego lecącego, więc... Nie wiem, save Harvey, jeżeli miałbym. Nie chcę się dłużej zastanawiać. Albo... kurwa, save Harvey. Proszę. Proszę. Szybko! Udało się? Dobra, zajebiście, żyje w sensie, to jest w miarę wpyte. Dobra, git. Wydaje mi się, że świetną decyzję podjąłem, że jakbym uratował Selinę, to nie uratowałbym Harvey'a. Tak mi się wydaje. Co, mamy koniec?
Ciężko mi jest to tak określić, ale możliwe, że tak. Dobra, no to... Zajebiście, to już wiemy, kto zostanie tutaj prezesem miasta. Jeden nie żyje, więc jest tylko jeden. Harvey Dent. The Wayne family scandal continued to escalate after the full list of Thomas Wayne's victims was released to the public. Znowu się tak ruszam, a to dziwnie wygląda na tych kamerach. No, ale jak mam tak nogę, to ciężko mi noga, bo ja mam syndrom ruszania nóżki, wiecie. Normalni ludzie? Ja. Pewnie ktoś tak też ma, ale... Syndrom ruszania nóżki. Wayne have no comment at this time. We are the children of Arkham, and we have opened your eyes. Odcinek drugi, dzieci z Arkham, Narum. Coś tam odblokowane osiągnięcie 2.6. Tak właśnie sądziłem, że będziemy mieli, słuchajcie, po sumowanku. Dobra. Did you raise Falcon Pain or make him suffer? Ty i 70% graczy użyło Falconowi bólu. Morfiną. Ciekawe. Szczerze, spodziewałem się, że 70 albo 90% ludzi no jednak go zacznie torturować. Proszę bardzo, jakich dobrych ludzi mamy na tym świecie. Może tym. Branie najnowszych statystyk z serwera. No dobra, to się nie zmieniło za bardzo. No w prawo mnie tu. Did you kiss Selina? Ty i 21% graczy nie pocałowało Seliny. No właśnie, wam powiem szczerze, że ja ostatnio tak mam w tych grach komputerowych, to wszystko spierdolę. Jeśli chodzi o to. Visit Major Hill as Bruce or Batman. Czy odwiedziliśmy Majora Hilla jako Bruce, czy jako Batman? I ja i 42% jako Batman. Ty i 91,2% graczy kontynuowało wspieranie kampanii Harvey'a. 8% przestało. No nie wiem, no raczej to wydaje mi się, że nie mamy jakichś dowodów na niego, że ten... I 37% graczy uratowało Harvey'a. To mnie dziwi, w sensie, no dobra, ja wiem, o co chodzi. Samica, wiesz, to ratujemy samicę, wcześniej ten pocałunek, więc ludzie z buta rzucili się na, żeby uratować Selina, a nie Harvey'a. Jakieś to założyć, ale no, to dobrze, akurat cieszę się z tego wyboru. No dobra, to tyle, tak? I co, klikam kontynuuj i co jest? Czy się nowy epizod zaczyna? Co się dzieje? Kurczę, mam tylko 4 GB. W poprzednim odcinku? Kurde, to... bo ja nie wiem. Nie no, moi drodzy. Nie. To ja bym to... Trzeba zakończyć odcinek. Ja wiem, że 18 minut to jest bardzo długi odcinek. No giga. Nie no, bardzo krótki odcinek, no ale słuchajcie, no... No jeden taki niech będzie krótszy. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie, więc to też codziennie trzeba montować, a czasem są też serie montowane, więc no to jest kilka godzin montażu, znaczy taka seria, nawet i kilkanaście, więc docencie łapki w górę, komentarze, subskrypcje, a my widzimy się jutro o godzinie 16, bo odcinki są, moi drodzy, na tym kanale codziennie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Basta. Chociaż zielonego pojęcia nie wiem, co to znaczy basta.